Gmina Rzeczenica, 1990-2020, fakty, wydarzenia, ludzie. Taki tytuł nosi najnowsza publikacja o Rzeczenicy i regionie, która ukazała się na rynku wydawniczym. Jej autorami są Hanna i Lech Zwolińscy, historycy i wieloletni mieszkańcy Rzeczenicy. Książka jest czymś na wzór kroniki, w krótki sposób opisuje najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce na przestrzeni 30 lat. Pomysł na wydanie takiej publikacji zrodził się w roku 2020. Na 30-lecie rzeczenickiego samorządu pracę udało się sfinalizować w roku 2023, choć tak naprawdę przygotowania do napisania tej książki trwały od bardzo dawna. Można powiedzieć, że od samego początku mieszkania w Rzeczenicy gromadziłem materiały. Jako historyka zawsze mnie interesowały te sprawy i zawsze myślałem, że kiedyś przyjdzie czas, żeby w jakiś sposób przelać na papier te udokumentowane rzeczy. Nie podjąłbym się nigdy tego, gdybym nie miał swojego rodzinnego archiwum, w którym są teksty, notatki prasowe i dokumenty związane z gminą. Ważna jest też praca mojej żony, która od 30 lat dokumentuje fotograficznie wydarzenia z życia gminy. Mówi Lech Zwoliński, współautor publikacji. Promocja książki Gmina Rzeczenica 1990-2020, fakty, wydarzenia, ludzie, odbyła się 6 grudnia. Była to też okazja do spotkania z autorami i wysłuchania opowiadań o kulisach powstawania publikacji. Chciałbym Was na początku bardzo serdecznie przywitać, podziękować za to, że odpowiedzieliście na nasze zaproszenie i zjawiliście się dzisiaj w wyjątkowym dniu. Wyjątkowy dzień dlatego, że będziemy mówić o publikacji Gmina Rzeczenica 1990-2020, fakty, wydarzenia, ludzie. Najważniejsi są tu ludzie, najważniejsi jesteście Wy wszyscy, mieszkańcy Rzeczenicy, którzy przez te 30 lat zapisali się wielkimi literami w samorządzie gminy Rzeczenica. Dzisiejszy dzień jest też nieprzypadkowy, bo dzisiaj 6 grudnia, świętego Mikołaja, dlatego też wspólnie z autorami naszej publikacji, państwem Hanią i Leszkiem, wybraliśmy specjalnie tą datę, więc dziękuję Wam jeszcze raz za to, że jesteście z nami. Dziękuję dla Pani i dla Leszka, że podjęli się tej pracy ciężkiej, wytężonej, dużo rozmów. Dziękuję Wam za to. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie i cieszę się w imieniu męża i swoim i cieszę się, że mogliśmy się spotkać 6 grudnia. No, nawzajem zrobiliśmy sobie prezenty. Dla nas, jako autorów, prezentem jest to, że Państwo przyszli tutaj, a dla Państwa, mam nadzieję, prezentem będzie prezentacja naszej książki. Podstawowym założeniem, jakim kierowali się autorzy publikacji Gmina Rzeczenica w latach 1990-2020, fakty, wydarzenia, ludzie, było udokumentowanie bez zbędnych komentarzy i interpretacji maksimum wydarzeń i informacji z życia gminy z ostatnich 30 lat. Przyjęliśmy zasadę, żeby przedstawić jak najwięcej aspektów życia naszej małej ojczyzny, a zarazem pokazać jej różnorodność. To też świadomie umieściliśmy obok siebie wydarzenia ważne, ale również mniej istotne, a często błahe epizody lub ciekawostki. Książka ma charakter kronikarski i podzielona jest na poszczególne lata. W wielu kwestiach kluczowe znaczenie miały jednak informacje uzyskane od mieszkańców, pracodawców i urzędników gminnych. Z niewielkimi wyjątkami wszyscy, do których się zwróciliśmy, chętnie dzielili się swoją wiedzą. Ze względu na dużą liczbę tych osób nie wymieniamy ich imiennie, ale wyrażamy im wdzięczność i podziękowania. Pozostaną w naszej pamięci jako anonimowi współautorzy. Myślimy, że przy okazji wydania tej książki możemy ją również zadedykować mieszkańcom naszej małej ojczyzny oraz wszystkim, którzy czują z nią więź emocjonalną. Czynimy to z wielką przyjemnością. Pan Najlegowicz. Duża część mieszkańców Rzeczenicy, jak sam raz, została uwieczniona na tych fotografiach, a skończymy w 2020 roku, wtedy, kiedy była pandemia,
No i zobaczymy właśnie, jak mieszkańcy musieli się w tym okresie zachowywać 30 lat przez ten okres. Chciałbym przejść do opowiedzenia kilku rzeczy związanych z tą książką. Pomysł zrodził się już właśnie w 2020 roku, kiedy rozmawiałem z wójtem Marcinem, że mija jak sam raz 30 lat. Tak się składało, że zawsze jakieś okrągłe rocznice w jakiś sposób chcieliśmy to udokumentować. No i wtedy padł pomysł, że należy to zrobić. Przede wszystkim podziękować na ręce wójta, że samorząd sfinansował te nasze dzieło. I myślę, że na pewno w jakiś sposób dokumentuje historię naszej gminy. Drugie podziękowania kieruję dla wydawcy technicznego tej książki, pana Darka Kępy. Proszę się pochwalić. Współpraca układała się, można by powiedzieć, wzorowo i były ograniczenia innego rodzaju, o których my tutaj dzisiaj nie będziemy mówić, ale naprawdę sprawnie wszystko się udało i myślę, że ta ocena wydania będzie pozytywna, również odebrana przez Państwa. Chciałbym podziękować przede wszystkim Państwu. Tu już we wstępie małżonka przeczytała fragment dotyczący tego, ale tam jesteśmy związani od 1977 roku. Wtedy to było 44 lata, teraz to już jest prawie 47, także ten czas gna. No i od samego początku zbieraliśmy wszystkie materiały z pracy, wycinki prasowe. No takim źródłem również informacji właśnie były, kiedy prasa oprócz głosu Słupskiego czy Koszalińskiego jeszcze z lat 90. później pojawił się Dziennik Czuchowski, no między innymi również pan Piotr Furtak wtedy tam pracował i w zasadzie każda notatka związana z naszą gminą trafiała do naszego archiwum domowego. Później pojawił się Tygodnik Czuchowski, następne czasopismo lokalne, które również co tydzień jakąś szpaltę poświęcało gminie. Od 20 lat internet, można powiedzieć, zafunkcjonował i do dzisiaj można sięgnąć do niektórych wydarzeń, nawet można powiedzieć już sprzed 20 lat. Tak samo protokoły Urzędu Gminy, z posiedzeń sesji, z zarządu gminy kiedyś, ale przede wszystkim najcenniejsze często się okazywały informacje właśnie od mieszkańców, od Państwa. Musiałbym naprawdę wymienić olbrzymią liczbę osób, które udzieliły. Nieraz jedna informacja ma istotny wpływ na to, co się w niej znalazło. Na marginesie już trudno nieraz ustalić pewne fakty. Mnie na przykład jako historyka boli, że naprawdę do dzisiaj nie możemy na przykład ustalić, kiedy z krajobrazu gminy zniknął komin tartaczny, proszę Państwa. Od ponad 100 lat najważniejszy element naszej architektury rzeczenickiej. Kiedyś ktoś przyjechał, rozebrał go i, który mógłbym powiedzieć, jak chciałem ustalić od kiedy, brzydko mówiąc, w cudzysłowie, została po raz pierwszy użytkowana kaplica na cmentarzu w Rzeczenicy, to również napotkałem trudności, bo od mieszkańców uzyskiwałem różne informacje, kiedy pierwszy pochówek związany z tą kaplicą był. I różnymi metodami nieraz trzeba było dochodzić, kiedy to się wszystko wydarzało. Książka. Taki tytuł, fakty, wydarzenia, ludzie, ale te pierwsze człony i fakty, i wydarzenia tworzył ludzie. I w zasadzie książka jest, proszę Państwa, o mieszkańcach gminy Rzeczenica. Powstała z okazji 30-lecia funkcjonowania samorządu. No, można by się skupić na tym, co robił tylko
co robił urząd, urząd terytorialny nasz, ale wiadomo, że samorząd to wszyscy mieszkańcy. Uznaliśmy, że wszystkie dziedziny życia muszą być w niej poruszone. No ale na przykład no, dwa zdania, żeby powiedzieć, co państwo tam znajdziecie. Znajdzie się nazwisko w tej książce każdego radnego przez te 30 lat, a było ich, jeśli dobrze pamiętam, 81, chyba czterech w niepełnej kadencji. No ale byli też i rekordziści po cztery kadencje. Pani Maria Guza, pan Hołowat z Pieniżnicy, pan Władek Zakałużny, który jest na tej sali, pan Zygmunt Wilczyk, no a chyba teraz na lidera wychodzi pan Janusz Bystroń, który jedną kadencję był tylko tutaj, w gminie Rzeczenicy, ale od czwartą kadencję reprezentuje już w samorządzie powiatowym. No nie kwestiarem jest wśród wójtów pan Jabłoński, który pełni to przez cztery kadencje, a przedtem jeszcze był naczelnikiem. Również znajdują tutaj swoje miejsce wszyscy sołtysowie z poszczególnych sołectw. I też ciekawa, i to są właśnie ciekawostki, o których chcę, proszę państwa, powiedzieć, bo na przykład w sołectwie Rzeczenica od początku funkcjonowania, od pierwszych wyborów po wyborach samorządowych pani Maria Guza trwa na posterunku. Dwóch sołtysów było przez ten okres w Pieniężnicy z panem Bogdanem Karepinem, który już od w publikacji to będzie 13 lat, a łącznie już jest też 16 lat. W Międzyborzu wymiana następowała chyba trzech, w Jeździnie trzech z małymi zmianami, a na przykład w Brejsku aż sześciu sołtysów w tym czasie się zmieniło. Także ilustracje tutaj, które przeleciały, zwróciliście państwo, były wycinki prasowe. One dotyczyły lat 90. No, inne w ogóle były problemy gminy. Całkowicie po prostu jakbyśmy o innej planecie rozmawiali. A więc wiadomo, bezrobocie, które się ciągle przewijało, zmiany strukturalne, dwa największe zakłady pracy, gminna spółdzielnia, SKR, można powiedzieć, stopniowo zostają wygaszone, zmienia się całkowicie sieć handlowa w gminie. Z kolei zakład drzewny, który ma wzloty i upadki. Największy zakład w gminie, ponad 200 pracowników w określonym okresie. No i ostatecznie również po 20 latach dochodzi do tego, że zaprzestaje swoją działalność. Ale w międzyczasie powstają mniejsze zakłady, inna działalność gospodarcza o innej strukturze, które mocno tutaj po prostu osadzają się w naszej gminnej rzeczywistości. Jednym z najważniejszych dziedzin to oświata. No można powiedzieć, przez 30 lat dokonała się w tym względzie rewolucja. W każdej miejscowości była szkoła ośmioklasowa. Dzisiaj mamy tylko już jedną szkołę, która gromadzi uczniów z całej gminy. Po drodze jeszcze mieliśmy zmiany organizacyjne, a więc powstanie gimnazjum. Także tych zmian było bardzo dużo. I różne ciekawostki przy tym wychodzą, proszę państwa. W jakimś okresie, w latach 90., można powiedzieć, uległo likwidacji przedszkole w Gwieździnie. A dzisiaj jest to, można powiedzieć, no, znakomicie prosperujące, odrodziło się. Z kolei w innych miejscowościach przetrwało bardzo długo, gdzie dzisiaj już po prostu tych przedszkoli w tych miejscowościach nie ma. Proszę państwa, komputery. Tu jest następna ciekawostka.
Pierwsza pracownia, luty 1999 rok w Rzeczenicy. Dopiero wystartowaliśmy. Pierwsze komputery pojawiły się pod koniec lat 80., a na początku lat 90. tutaj w Gminnym Ośrodku Kultury był jeden komputer Atari. Ustawiała się kolejka i z sekundnikiem w ręku pracownicy wydzielali. Pamiętam, jak z panem Montusiewiczem, który był pracownikiem gospodarczym szkoły, żeśmy zabezpieczali tą pracownię, tam drzwi blachą, żeśmy obijali światło migowe, żeby się włączało, jak ktoś pod szkołą przychodzi, bo baliśmy się, że po prostu pracownia zostanie okradziona, bo w 2001 roku wprowadziła stypendia dla uczniów szkół średnich, którzy rozpoczynali studia. I proszę sobie wyobrazić, że obliczyłem przy pomocy pracowników z urzędu gminy, że od 2001 do 2020 roku ze stypendiów skorzystało 330 osób. Czyli gdybyśmy jeszcze dołożyli do tego lata 90., czyli tak na połowę, przez te dziesięciolecie, czyli 150 byśmy dodali do tych 130, to jest pod 500 osób, czyli możemy powiedzieć w przybliżeniu, że około 500 osób zdobyło z naszej gminy wyższe wykształcenie. Można powiedzieć, fajny pomysł, czy jeszcze można jakiś inny, lepszy przymiotnik użyć, pana Tomka Gindy, który jak tylko został wójtem, wprowadził ten pomysł i zaczął docierać do tych, którzy skończyli 90 lat. I od 2015 roku do 2020 roku, później Marcin przejął tą tradycję odwiedzania seniorów, uzbierało się ich 20. I proszę Państwa, przy okazji ciekawostka z długowiecznością w naszej gminie. Też to znajduje odzwierciedlenie na kartach tej książki. Pan Krupieńczyk z Gwieździna dożył, jeśli dobrze pamiętam, 107 lat. Ale najdłużej, z moich ustaleń przynajmniej, na terenie gminy był pan, sobie muszę przypomnieć tylko imię, Eugeniusz Baranowski z Pieniężnicy, który przeżył 109 lat. Był uczestnik I i II wojny światowej. Przyjemność osobiście brać udział w uroczystości i w jakimś uhoronowaniu ich, tych jubilatów, stulatków. To był pan Kumiszcza Adam, jeśli dobrze pamiętam, w Olszanowie, rodzina państwa pułkowników. Tości 100 lat pani Moniki Bondarenko, mieszkanki Gwieździna, która uroczystość miała w Czuchowie. Tutaj rodzina państwa Mielniczków licznie była z Rzeczenicy. Stulatka ze swoim synem zatańczyła na tej uroczystości. Sam to widziałem, mogę potwierdzić, że jest to możliwe. A dokładnie chyba ze 2-3 tygodnie temu, proszę Państwa, 99 lat skończył pan Roman Fijałkowski. Także za rok o tej porze będziemy mieć może następnego stulatka. Także 1994 udokumentowane są wszystkie pary, które miały złote gody, czyli 50 lat pożycia małżeńskiego. Wtedy otrzymuje się, gmina wnioskuje o medal do prezydenta, żeby odznaczyć. I tych par w gminie było 76. Wiecie o aktywności naszych mieszkańców, co jest bardzo udokumentowane, o działalności charytatywnej. Angażowanie się w różne akcje. No taką najdłuższą akcją, no można powiedzieć, no już sztandarową, jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, ale
chciałbym powiedzieć, taka zorganizowana w sztabie, to jest bodajże od 2006 roku, kiedy już tutaj z Czuchowskim sztabem to wszystko funkcjonuje. Ale pierwsze akcje były już przy pierwszej, w 1993 roku, właśnie uczennice 8 klasy, Katarzyna Kasperowicz, Joanna Rudnik i Maria Dąbek same zorganizowały sobie puszki i jest ślad w prasie o tym i w szkole, w protokołach, że właśnie brały udział w takiej akcji. Później, 6 grudnia, naście lat temu, Zdzichu, Zygmunt, ale Zdzichu niech będzie Wilczyk, przewodniczący Rady Gminy, był wielkim fanem organizacji, kiedy się do niego zwrócono i ty możesz zostać świętym Mikołajem. I było to organizowane przez kilka lat, później to Tomek z Krzysztofem przejęli. Także dom dziecka zawsze również mógł liczyć na wsparcie ze strony gminy Rzeczenica. No. Ale taka prawdziwa przygoda z fotografią to w latach 90. zakup aparatu fotograficznego Kodak, który właśnie no, przyczynił się najpierw do zwiększenia archiwum domowego i równolegle właściwie zaczęłam fotografować różne zdarzenia, przede wszystkim szkolne, no, różne sportowe, przede wszystkim uroczystości szkolne. I w ten sposób no, dochodziłam do jakiejś wprawy, choć początki nie były łatwe, bo był to aparat na klisze, więc tak do końca nie było wiadomo, co się skadrowało, jak się skadrowało i dopiero się dowiedziało, jak się pojechało do Czuchowa, wywołało zdjęcia i dopiero się zobaczyło, jakie się miało oko w tym momencie. Trochę wprawy, kiedy już nabrałam, to współpracowałam z dziennikiem Czuchowskim i miałam przyjemność tutaj właśnie z panem Piotrem i z panią Beatą Liwką. No i wtedy i też starałam się trochę podszkolić swoje umiejętności, biorąc udział w szkoleniach. No i przyjemnie było, kiedy no, była z okazji 50-lecia szkoły. Bardzo dużo moich zdjęć znalazło się na tej wystawie i przyjemnie było słuchać ludzi, którzy no, odnaleźli się na tych zdjęciach. No i wtedy, kiedy ja już byłam zaopatrzona w aparat firmy Sony, który miał kartę pamięci, więc to było znacznie łatwiejsze korzystanie z niego. No początki w takim sensie były nieśmiałe, bo to nie było takie proste tak o sobie, tak jak robiłam to w kościele czy w innych sytuacjach, wyjść, stanąć z przeciwnej strony i fotografować. No ale potem uznałam, że skoro się chce mieć dobre zdjęcie, no to ja albo trzeba się dobrze ustawić wcześniej, albo trzeba się zwyczajnie przepchać, no i żeby właśnie ten efekt był właściwy. No co czasem może przeszkadzałam innym w oglądaniu, panu Bogdanowi w filmowaniu, no ale to zaowocowało właśnie różnymi takimi ciekawymi zdjęciami. Koncentrowałam się przede wszystkim na fotografowaniu ludzi i zdarzeń, ale też mam w naszej kolekcji mamy bardzo dużo zdjęć przyrody, pejzaży, czego jeszcze, budynków również z całej gminy. Na przykład najlepsze zdjęcia bocianów, jakie były też i są jeszcze w logo gminy, zawdzięczam panu Jerzemu Jasińskiemu, który no, przyjechał samochodem do mnie do domu i poinformował, że w niego na polu jest taka armia bocianów, że fotografuje jakieś tam akcje sportowe. No jak się ustawiłam, to była tam moja wina, że ja się ustawiłam za linią bocznego boiska, tak jak stoję teraz, a pan Haziak wykonywał rzut rożny. I ten pan do dzisiaj się, za kiedy się spotkamy, to zawsze się zastanawia, jak to się stało, że on oddając ten rzut rowny, no rąbnął mnie zwyczajnie w ucho. No jakoś szczęśliwie nic mi się nie stało, okulary też nie uległy zniszczeniu. No zbierając zdjęcia od wielu mieszkańców, no zawsze się spotykam z wielką życzliwością, otwartością, chęcią dzielenia się wspomnieniami. No czasem był jeden problem, mianowicie taki, że
zdjęcia są, tylko są nieopisane. No, osoby są z grubsza znane na tym zdjęciu, ale gdzie to było, kiedy to było, no to już problem. Dlatego jeśli się weryfikowało takie zdjęcia z innymi osobami, też nie zawsze było to skutecznie. Więc w tym miejscu no, też serdecznie polecam taką prośbę przekazuję, żeby jeśli jest chwila wolnego czasu, a są zdjęcia i nie ma co innego do roboty, to proszę podpisywać, bo to no, dla potomnych to jest cenna informacja. Robią zdjęcia, jeszcze chcę dodać, że no, nie każdy lubi być fotografowany, ale każdy lubi raczej oglądać fotografię. I robiąc te zdjęcia, no tak mieliśmy cichą nadzieję, że może się tam kiedyś one przydadzą, bo mieszkańcy, no, uczestnicząc w wielu zdarzeniach w gminie, no widzieli, że robię te zdjęcia i wiele osób pytało, na gdzie będzie można kiedyś zobaczyć. No mam nadzieję, że przynajmniej ta część z Państwa, która dzisiaj przyszła, za co serdecznie dziękujemy, no miała okazję zobaczyć, jeśli są one w książce, ale dobrze by było, żeby właśnie, że to życzenie się nasze spełniło, że nasze te zdjęcia dostały drugie życie, jak gdyby przeniosły się z domowego archiwum teraz do tej książki, co no, bardzo nas ucieszyło. Nasza wspaniała noblistka Wisława Szymborska powiedziała, że czytanie książek jest najlepszą zabawą, jaką wymyśliła ludność. Ja bym to dzisiaj dodała, że oprócz czytania książek, oglądanie zdjęć w albumach rodzinnych jest najlepszą zabawą, jaką wymyśliła ludność. I cieszę się bardzo, że znajdując się z Państwem, z mieszkańcami po przeciwnych stronach obiektywu, tworzyliśmy razem historię naszej małej ojczyzny. Dziękuję. Ciekawostek i o ludziach, a szczególnie wiekowych, bo pominęłem, uciekło mi, muszę koniecznie powiedzieć, proszę Państwa, te złote gody, to jest 50 lat małżeństwa. Kiedy kończyliśmy książkę w 2020 roku, 67 lat małżeństwa mieli ze sobą pani Krystyna i Ignacy Milniczek. I są jeszcze w zdrowiu i w tym roku obchodzili już 70 lat pożycia. Tam zacząłem szukać, bo od pierwszych do 50. co roku jakaś nazwa jest tych rocznic. I wyczytałem, że jest to rocznica kamienna. A 75 lat to będzie brylantowa. Miejmy nadzieję, że w naszej gminie doczekamy się takiego wydarzenia. Tak. W imieniu mieszkańców gminy Rzeczenica, tych wszystkich, którzy pracowali, którzy znaleźli się w tej publikacji, ale wszystkich naszych mieszkańców, o których jest mowa przez te 30 lat, jako pierwszy złożyć sobie Państwu podziękowania. Panie Leszku, Panie Kamil, proszę o swoje wystąpienie i Szanowni Państwo, proszę o powstanie. Thank you.